Na potrzeby tego kursu dodaję czasami dodatkowe pola tekstowe z informacjami, przede wszystkim o funkcjach. Jak tak wprowadzamy pierwszy raz funkcję, to takie krótkie informacje, żeby lepiej zrozumieć funkcję. I tak te elementy można ukrywać, czy też nawet tak można je, jak się sobie zaznaczymy całkiem, to można je kasować. No ale kasowanie to nam nie odpowiada, więc Ctrl Z, ale chodzi o to, że czasami mogę je po prostu ukryć. I tych elementów, które mam na arkuszu, może być więcej. I żeby nad nimi zapanować, na karcie narzędzia główne możemy przejść skrajnie na prawo i tutaj zobaczyć okienko zaznaczenia. I wtedy zobaczymy wszystkie pola, które sobie wstawiłem, stworzyłem. No i przede wszystkim tu nie ma takiego ograniczenia, że dane pola muszą mieć różne nazwy, więc jeśli kopiowałem, pola będą miały takie same nazwy. Domyślnie nazwy powinny być związane z elementem, który wkleiliśmy i wersją Excela, na którym to zrobiliśmy. Czyli to akurat zacząłem od Excela w języku angielskim, więc zostały mi tak z tego pokłosie, mam pola tekstowe napisany text box po angielsku. Ale właśnie w każdy taki element, który sobie wstawimy, no ja tutaj wstawię kształcik po prostu, on zaokrąglony prostokąt, o, mamy zaokrąglony prostokącik, o, on się dodał, prostokąt zaokrąglony, mamy jego nazwę i nazwę tych elementów możemy zmienić, powinno zadziałać dwukrotne kliknięcie i wtedy mogę mieć o to, że to powinno być pole tekstowe 3, to jest te pole tekstowe 2, to jest pole tekstowe 1. No i taka sztuczka, którą ja robię, to ja sobie ukrywam o tutaj te pola i później tak podczas wideo Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z pokazuję Wam te elementy, ale to jest przy okazji kursu, ale to okno właśnie pozwala zarządzać wieloma elementami, jakie one się znajdują, jakie mają nazwy. I tak czasami właśnie, jeśli naciśniemy Ctrl 6, to ukryjemy właśnie wszystkie takie kształty i elementy. No, i to nie zawsze jest to, co chcemy zrobić. I wtedy musimy znowu Ctrl 6 nacisnąć, żeby odnaleźć, wyświetlić wszystkie elementy i żeby mieć nad nimi kontrolę. To właśnie okno zaznaczenia mi bardzo pomaga, jeśli was faktycznie taka trafi się sytuacja, gdzie mamy tych dużo różnych obiektów nad naszymi danymi, i tu nawet jeśli sobie wstawię jakikolwiek wykres kolumnowy, to ten wykres też jest obiektem wstawianym do Excela, też możemy go tutaj znaleźć.